Wicepremier Jarosław Gowin sugeruje odroczenie wyborów prezydenckich nawet do przyszłego roku. W wywiadzie dla Radia Z odnosi się też do wczorajszych słów Ryszarda Terleckiego o wprowadzeniu komisarzy do samorządów. Chcę powiedzieć, że jeżeli tempo rozszerzania się epidemii będzie takie jak w ostatnich dniach, to w oczywisty sposób dla każdego z nas wybory 10 maja nie będą możliwe. Zapytany o wczorajszą wypowiedź wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego o możliwość wprowadzenia komisarzy do samorządów, które odmówią zorganizowania wyborów, wicepremier odpowiedział. Co do słów pana marszałka Terleckiego, to mogę powiedzieć, że ich nie rozumiem. Silne państwo to także silny samorząd. Jeżeli chcemy przeprowadzić te wybory w tym bądź w innym terminie, instytucje rządowe muszą współpracować z instytucjami samorządowymi.